Zbigniew Herbert, domysły na temat Barabasza. Co stało się z Barabaszem? Pytałem. Nikt nie wie. Spuszczony z łańcucha wyszedł na białą ulicę. Mógł skręcić w prawo, iść naprzód, skręcić w lewo, zakręcić się w kółko, zapiać radośnie jak kogut. On, imperator własnych rąk i głowy. On, wielkorządca własnego oddechu. Pytam, bo w pewien sposób brałem udział w sprawie. Zwabiony tłumem przed pałacem Piłata krzyczałem jak inni: uwolnij Barabasza! Barabasza! Wołali wszyscy. Gdybym ja jeden milczał, stałoby się dokładnie tak, jak stać się miało. A Barabasz? Być może wrócił do swej bandy w górach. Zabija szybko, rabuje rzetelnie. Albo założył warsztat garncarski i ręce skalane zbrodnią czyścił glinie stworzenia. Jest nosiwodą, poganiaczem mułów, lichwiarzem, właścicielem statków. Na jednym z nich żeglował Paweł do Koryntian. Lub, czego nie można wykluczyć, stał się cenionym szpicem na żołdzie Rzymian. Patrzcie i podziwiajcie zawrotną grę losu. O możliwości, potencje, o uśmiechy fortuny. A Nazareńczyk został sam. Bez alternatywy. Ze stromą ścieżką krwi.